prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel sklepu Metal Plast Gorzów Wielkopolski, www.metalplastgorzow.pl. Najnowsze pełne wydanie informacji pogodowych. Żaneta Rosińska, zapraszam na szczegóły. Ziemia lubuska zaczyna dostawać się pod wpływ wyżu. Wiatr osłabnie do prędkości około 15 km na godzinę. No i będzie towarzyszyć nam nareszcie pogodne niebo. Co w związku z tym na termometrach? Na szczęście tak gwałtownie się nie ochłodzi. Minimalnie na termometrze na poziomie 2 metrów powyżej gruntu termometry wskażą 0 stopni, natomiast przy samym gruncie temperatura może być niższa. Wiatr północno-zachodni w ciągu dnia południowo-zachodni, przynoszący polarno-morskie masy powietrza, a na termometrze po południu zobaczymy wszędzie do 4 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, a jeżeli chodzi o słońce, to tego nie będzie nam brakować jutro, bo mowa jest właśnie o wyżowej pogodzie. Ale nie wszędzie będzie tak przyjemnie i pogodnie, bo w wyższych partiach gór na przykład popada śnieg, ale z tego na pewno możemy się cieszyć, bo mamy ferie zimowe w niektórych regionach. A jeżeli chodzi o warunki nadmorskie, to tam silniejszy wiatr w porywach do 40 km na godzinę i słabe opady deszczu. Na termometrze od 1 do maksymalnie 5 stopni powyżej zera. No i kolejne dni już z coraz wyższymi temperaturami, chociaż nadal mamy styczeń. Na termometrze od minus 1 do 4 stopni w piątek. W piątek jeszcze typowo pogoda pod znakiem wyżu, a więc bezchmurnego nieba. W sobotę natomiast zachmurzenie większe, na termometrze od minus 1 do 3 stopni i niedziela z temperaturą od zera nawet do 7 stopni powyżej zera. A w poniedziałek i we wtorek znów temperatury mają rosnąć. We wtorek nawet 13 stopni na termometrze. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel sklepu Metal Plast Gorzów Wielkopolski, www.metalplastgorzow.pl.